Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Forza Horizon 4. Moi drodzy, postanowiłem, że na początku tego odcinka poszukamy auta tego sezonowego i uwierzcie mi, stanąłem sobie dosłownie, dojechałem do tej strefy, stanąłem sobie zaraz za nią, o mniej więcej w tym miejscu i paliłem drona. Polatałem z 5 minut szukając, a okazało się, że garaż jest o tam. Widzicie? O, on jest tam. Także polatałem po całej mapie, po tej strefie niebieskiej, okazało się, że wcale nie muszę daleko szukać, bo stoję dosłownie obok niego. Jakie auto dzisiaj się trafiło? Found it! Nice! Oho! Tak, jedno z ciekawszych aut, moi drodzy. Nie pamiętam. Peel. To jest Peel P50. I've wanted one of these ever since I was small enough to fit in one of these. Come on, help me lift it. Jedno z najciekawszych aut. Bardzo, bardzo fajny samochodzik. Nie mogę się doczekać, kiedy tylko go dostanę. Tak jest, dobra. Czyli bardzo fajne auto, bardzo ważne auto, nie ukrywam. Dostałem za to od razu dużo całkiem wpływu. Bo znalazłem z... polosujmy sobie. Właśnie, ostatnio nie było losowania, także mam 16. Polosujmy sobie tak, żeby zostało nam 10, czyli dzisiaj 6 losowań. Zobaczymy, co wpadnie. Zwykły t-shirt, współczesne muscle car, lecimy dalej. Pomyślałem sobie, zaczniemy ten odcinek też od losowania, żebyście mieli troszkę takiego hazardu ze mną. Land Rover, nie, przepraszam, różowe abstrakcyjne trampki. Nie ukrywam, całkiem ciekawe, troszkę bardziej wpadające we fiolet, więc czemu nie, można i takie założyć. 60 tysięcy, fajnie, bo klaksonu nie zmienię, chociaż tak go nie używam, ale fajnie, że coś innego niż klakson. Jeszcze parę losowań i mamy Volvo 850R, czyli takie rodzinne, duże kombi z krajów północy. No i w sumie nic wyjątkowego, ale zawsze do kolekcji. Następny samochód to... tam był McLaren 570S Coupe, a daliście mi Chevroleta Utility Sedan z 55 roku. Mogłem tego McLarena? Please. Please bardzo. 180 tysięcy na otarcie łez. Ale szkoda, bo ten McLaren taki kuszący. 200 tysięcy. Dobrze. No to okej, 380 tysięcy mamy. Moi drodzy, jako że sezon letni w pełni, za oknem również, lecimy sobie jakieś wyścigi sezonowe, czyli dzisiaj zaczniemy. Zrobiliśmy ostatnio to. Pamiętacie, że poszło mi dobrze. Myślę, że dzisiaj możemy zrobić sobie to. Seria wyścigów drogowych, nie wiem czym tu się jeździ, ale podjadę tam i zobaczymy, jaki to będzie wyścig. Nie wiem, wezmę na przykład... Popatrzę i zobaczymy, czym tam dojadę. Jak się dokładniej przyjrzycie, to zauważycie, że mój Bugatti Veyron raczej nie lubi się z terenami innymi niż tory albo płaskie ulice. Terenówką nie jest, ale zniósł to w miarę nieźle. Widać, że no, nawet przednia szyba jeszcze jest, także nie jest tak bardzo źle, jak myślałem. Oj, lakier to myślę, że się wszystko jest do trochę szpachli, parę butelek lakieru i będzie całkiem... O, teraz ładnie widać, jak się cienie kładą na jego wyrównanym i ładnie wyklepanym lakierze. Także moi drodzy, przechodzimy teraz już do wyścigu. Dojechałem na miejsce. Sprint przez Edynburg, weź udział w zawodach. Nie mam poj... Aha. Okej, już wiem, czy będę chyba jechać. You know what's better than a seasonal championship in the summer? Not much really. Tak, w ogóle roz... 4 wyścigi? Datsunem? O kurna jego, ty. Hu, klasa D 209, ulala. 25 tysięcy. No dobrze, zróbmy sobie jakiegoś... Zróbmy tak, moi drodzy. O, jakie nawet tuningi są dostępne. Zróbmy w ten sposób, o, ten mi się bardzo podoba, że zrobimy... Pojedziemy sobie w takiej konfiguracji, jaką mamy domyślnie. Piękny Datsun, absolutnie fenomenalne auto.
Pojedziemy sobie w takiej konfiguracji, jaki mamy teraz. Jeden wyścig, zobaczymy w ogóle, czy ja się dam radę doczłapać do mety. Na oczywiście już trybie ekspert. Jak nie, no to zrobimy go troszkę tuning i wtedy ewentualnie sprawdzimy, co ten samochód potrafi, kiedy go troszkę się podniesie, chociaż nie wiem, czy osiągnie klasę D. Ale no dobra, niech będzie sprint przez Edynburg. Na szczęście są to inne Datsuny. Zobaczmy sobie pozycje startowe. Wszyscy te 209, czyli tak naprawdę liczą się tylko umiejętności. W tych autach nie było kontroli trakcji nigdy, więc mogę jechać spokojnie bez kontroli. Okej, dobra. O, mogę sobie kupić ewentualnie Reventona Forza Edition za ile? 300, a mam 200. O proszę, no o, myślę, że mogę się na to skusić. Pojedźmy, tylko jeszcze zanim pojedziemy faktycznie do wyścigu, sobie szybko przestawimy dźwięki trip streamera i już. Dobra, i lecimy. Lecimy, moi drodzy. 70 na godzinę, 80, 90, trzeci bieg, 100. Dobra, i... Kurwa, ale prędkość! Jak to śpiewał Łona w piosence o swoim trabancie? Prędkość, synu, prędkość! I już go wyprzedzam! Dawaj, kurna! Tu się liczą czyste umiejętności. Tu nie ma miętkiej gry. Tu wchodzi... Tutaj jest... Oż kurna, jedzie łokiem. Kto by pomyślał? Ty, ale jak to się rozpędza w ogóle? No i... Co? Jak on to robi, że tak szybko jedzie? Jezus Maria, ciągle mam trójkę, jest 20 na godzinę. Oż kurna, ty jego... Dobra, myślę, że dojadę do połowy i ten wyścig odpalę od nowa, bo zrzucam na razie wszystko na karb nauki obsługi tego auta. Ale jest fenomenalny, naprawdę, no jeszcze... Nie no, ja jestem pod wrażeniem. Ma tylko 3 biegi? Nie, jest 4! Ha! Weszła 4 przez 140 na godzinę. Ej, czekajcie, czekajcie, bo nagle zacząłem straty odrabiać po takiej agresywnej jeździe. Nie, cholerny świat, no znowu ryszno. Znacie ten dowcip? Stary jak świat, z brodą do ziemi. Dlaczego Chińczycy mają skośne oczy, nie? Znowu ryszno. To trzeba oczywiście pokazać, bo to jak się mówi, to on nie działa, bo to jest dowcip bazujący na pokazaniu, o co chodzi. Jest drugi! Kurna jego! Synek! Patrz jak ja jadę, zobacz jak tym Datsunem pomykam. Ha! Jak królik po koksie. Whee! Powiem wam, muszę pochwalić producentów tej gry. W sposób znakomity oddali poczucie kompletnego braku prędkości, naprawdę. Ja czuję jakbym normalnie stał w miejscu. Siedzę na krześle. I tak jak na przykład jakiś tam Nissan czy inny Bugatti dostarcza mi troszkę wrażeń, bo tam jednak czuję się, że te zakręty zbliżają się bardzo szybko i wszystko jest takie jakby jednak wymagające szybszej reakcji. Tak tym Datsunem normalnie czuję się jak fotel na, przepraszam, na biegunach. Mniej więcej porównywalne są odczucia, jeśli chodzi o dynamizm. Sama trudność rozrywki to tak mniej więcej poziom robienia na drutach, a jakby cały fan, no to myślę, że jak schodzenie po schodach z pierwszego piętra, to tak, to są mniej więcej te, bym tak określił, te pułapy. Ale szkoda, że nie widzicie mojej miny. Mam lekko pochyloną głowę. Jestem bardzo skupiony na jeździe. Ale muszę zadbać o to, żeby jednak trzymanie odcinka szyjnego w fotelu kierowcy było odpowiednie.
ponieważ przy tych przeciążeniach może być tak, że nie wiadomo, czy mój kark wytrzyma. Dojeżdżam do mety z prędkością 140 na godzinę na czwartym biegu i mamy, moi drodzy, pierwszy wyścig za sobą. Datsun wygrywam całkiem ładnie. Na podium również Datsun i na trzecim miejscu również Datsun. Na czwartym Datsun, na piątym Datsun, na szóstym też Datsun, na siódmym dla niepoznaki Datsun i na ósmym, tego się pewnie nie spodziewacie, ale Datsun. Na dziewiątym zaskoczę Was Datsun, a na dziesiątym napiszcie w komentarzach, jak myślicie, kto zajął miejsce dziesiąte. Także pierwszy wyścig za mną. Pil! P50 do odebrania. Ale my mamy ważniejsze rzeczy do roboty. Mamy do wygrania, moi drodzy, wyścigi. Bardzo ważne. Tu mamy chyba drugi wyścig. Serię wyścigów drogowych. Tu mamy już chyba cztery wyścigi do przejechania. Jest naprawdę bardzo, bardzo interesujące. Tak, mamy tu i tu. Dobra, moi drodzy, teraz lecę. Kolejny wyścig. Jeszcze będzie chyba krótszy, no ale w takiej prędkości wiadomo, że długi być nie może, bo byście pewnie wszyscy kurna usnęli. Także ja powoli zmierzam. Powiem Wam, z zegarkiem w ręku zrobimy tak. Zrobimy sobie wyścig. Odpalę stoper. O, dobra, 5 km. Dobra, powiedzmy, że 5 km i zobaczę, odpalę stoper, powiem Wam, ile zajmie mi dojechanie 5 km. Uwaga, 3, 4. Boże, ależ to było, ależ to był przejazd, matko i córko. Fuf, ale się najeździłem. Dobra, jeszcze tylko sobie odpalę szybciutko punkt widokowy, bo jestem dosłownie tuż obok niego. Przebiję się. Ach, jest siła. Zobaczymy sobie zamek, który swoją drogą można kupić. Bamborough Castle. I told Kira, if we're going to do Horizon in the UK, we have to make sure it's well defended from the sea. I już teraz przechodzimy śmigiem, błyskiem do wyścigu etapu numer 2. No i przyznam szczerze, jestem pod wrażeniem prędkości tego Datsunka, także w tym wyścigu może być również wesoło, ale w ogóle to jest czterotapowy też, co? O proszę, jeśli na wybitnym wygram, to wiadomo, że raczej wygram to Nissana GTR, dostanę za 71 rocznik, ale jeśli wygram na ekspercie, dostanę, a trąbkę, myślałem, że samochód dostanę, furgonetkę, ale to tylko trąbka, dobra, czyli walczymy o trąbkę. No nic, nie będziemy sobie go tuningować, nie będziemy nic w nim zmieniać, jest piękny taki, jaki jest. Jest ta dusza, ale przyznam też uczciwie, że zmiana biegu w tym aucie, kurczę, takie piłowanie na trzecim biegu, 6000 obrotów i tam 6,5 nawet, ciśnie i w końcu dopiero tak przy 7000 obrotów zmiana biegów na czwórkę, no to tak, ambitnie, to nawet sportowe auta współczesne tak nie mają, a jednak Datsun umie. Dobra, bo ty mnie, przyznam, trochę przeszkadzasz rozwinąć skrzydła. Nie ukrywam, że chciałbym trochę pogonić szybciej niż ty. Dobra, teraz muszę znowu się wciskać po wewnętrznej. Potrzebne mi to było. Niestety źle. No, ale to właśnie przez to, że takie kurna buraki cukrowe jadą przede mną, blokują mi tor ruchu i ja naprawdę nie mogę rozbujać gabloty. No zobaczcie, no ona się męczy, no to słychać, ten silnik tam, on chce jechać szybciej, a nie mogę, bo tak jeden z drugim jadą przede mną. Oni jadą jak na piknik, no. Dobra, to mi się ładnie udało dzięki tej maestrii
w wykonaniu moim na tych szykanach udało mi się odrobić troszkę straty. I teraz jest ta prosta, w czasie której mogę. No myślę, będzie szansa na czwórkę. Zobaczcie na strzałkę obrotowierza, zobaczcie. 6000, patrzcie na to. 6. 6200. I jest czwórka, pyk. 140 na godzinę. I cyk, czwóreczka. Jakby kto pytał, czemu się nie odzywam, to dlatego, że się skupiam. Bo tak jak mówiłem wcześniej, z racji tego, że samochody są identyczne, liczy się tylko kunszt, umiejętności, dynamika jazdy oraz przede wszystkim plan i pomysł. Plan na wyścig i pomysł na odpowiedni pokonywanie zakrętów oraz przeciwników. To wszystko jest w mojej głowie, to wszystko się rodzi na bieżąco, ale są to plany jak najbardziej do zrealizowania, są bardzo ambitne, nie ukrywam, ale wszystko to, jak widać, wychodzi mi, można powiedzieć, śpiewająco. I boczkiem. Proszę, jak zakończony rajd. Datsun wlatuje bokiem na metę, moi drodzy. To tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że mogę dostać od Was parę łapek w górę za to, jak bardzo staram się pojedynkować z tym Datsunem. 40 punktów moje, 30 punktów Datsuna numer 2 i przede mną jeszcze dwa wyścigi. Dokończymy je w następnym odcinku. Także, moi drodzy, to tyle. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do na... O! Oh my fucking god! Tutaj było Ferrari, a tutaj też było jakieś wściekłe auto sportowe. Dostałem różowe pilotki, CV Valkyrie i Lancia Delta S4. Bomba! Nie lubię, nie! Nie lubię, nie! Nie lubię.